Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o pewnej sytuacji, która mi się przydarzyła, a w zasadzie przydarzała kilkukrotnie. I wiem, że też do czynienia z nią mają osoby, które są zdiagnozowane na ADHD, podejrzewają u siebie ADHD albo ADD. To jest też połączone z PTSD, a także po prostu zaburzeniami o koncentracji. Właśnie muszę skręcić, bo bym ominęła znak. Chodzi o taką wielką niemożność, o niemoc dojmującą, ogarniającą ciało i ducha, o pewną blokadę w robieniu prostych czynności, które dla innych osób w zasadzie są proste, bo dla osoby, która ma je wykonać, są nie do udźwignięcia, paraliżują, przyprawiają o stany lękowe i może chodzić o naprawdę z punktu osoby w normie, o takie prozaiczne rzeczy, odniesienie książki do biblioteki. Słuchajcie, ja miałam 700 zł długu w bibliotece uniwersyteckiej, przez co nie mogłam odebrać papierów i zapisać się na inne studia, długo mnie to hamowało. Ale to może być wyniesienie śmieci. Jeżeli taka osoba ma właśnie swego rodzaju blokadę, to te śmieci mogą tam leżeć tygodniami. To z kolei moja pierwsza współlokatorka niestety praktykowała. Nie podejrzewam jej już teraz o intencjonalność. Natomiast na pierwszym roku studiów było różnie. W każdym razie w końcu to przełamałam. Ogarnęłam, o co chodzi. I dzisiaj Wam o tym opowiem. Będzie to moja perspektywa. I mam nadzieję, że kilku osobom co najmniej pomoże rozwikłać ten problem, który naprawdę bywa totalnie toksyczny, odcinający od życia. Zapraszam na nowy odcinek psychodygresji z Karkonoszy. Nazywam się Emilia Teofila i studiuję psychologię. Wróciłam ze szlaku, żeby opowiedzieć Wam o tym, jak pokonałam jedną z największych słabości, które niestety hamowały mnie w skutecznym załatwianiu spraw i życiu po prostu codziennym. Ale zanim podzielę się z Wami moją historią, chciałabym serdecznie podziękować 1060 osobom, które subskrybują ten kanał. Bardzo się cieszę, że jesteście tu ze mną. Mam nadzieję, że moje treści są dla Was przydatne. Zresztą nie są do końca moje, ja po prostu przekazuję Wam wiedzę, którą zebrałam przez lata czytania książek psychologicznych, rozwojowych oraz oczywiście na studiach. Jest to wiedza sprawdzona, która oczywiście opiera się też na tym, że ja ją na sobie sprawdzałam, więc nie są to jakieś teorie bez pokrycia. To trochę w sumie inaczej niż pop psychologia, bo te osoby, które się zajmują różnymi teoriami, bo u nich działają, niekoniecznie pasują do ogółu i zdecydowanie nie są potwierdzone badaniami. Jeszcze to się wszystko klaruje, więc zobaczymy, co przyniesie nam przyszłość, jako że psychologia w zasadzie jest bardzo młodą nauką, ale nie o tym dzisiejszy odcinek. Chciałabym jeszcze gorąco poprosić Was o dalsze wsparcie, o dalsze subskrybowanie, dawanie łapek w górę, a także o zostawianie komentarzy. Dzisiaj możecie napisać o tym, czy stres lub taka blokada, taka niemoc też Wam się przydarza, co mam nadzieję po dzisiejszym filmie przejdzie już do przeszłości. Oraz o wspieranie mojej działalności za pośrednictwem portalu Buy Coffee. Potrzebuję Waszego wsparcia, ponieważ chciałabym się rozwijać właśnie na YouTubie, dostarczając jak najwięcej praktycznej wiedzy, żebyśmy wszyscy byli bardziej świadomymi ludźmi, dzięki temu mogli lepiej, pełniej przeżywać nasze życie i dzielić się swoimi zasobami z innymi osobami, które być może bardzo tego potrzebują. No dobrze, od początku. Jak to było? Jakiś czas temu miałam okrutny wypadek w górach. Pierwszy raz w zasadzie moje ciało doznało aż tak wielkiego urazu. Jechałam rowerem po górach i zjeżdżając z jednej z nich w Bieszczadach, przydarzyło mi się stracić przytomność. Kiedy ją odzyskałam, okazało się,
że uderzyłam twarzą w asfalt. Miałam kask, więc na szczęście nie doszło do poważnych obrażeń związanych z mózgiem. Niemniej miałam złamany nos, miałam uszkodzone wnętrze jamy ustnej, miałam założonych 13 albo 14 szwów na samej twarzy. Dodatkowo doszły do tego liczne obrażenia kończyn, które no niestety zostały niezbyt dobrze oczyszczone w szpitalu, skutkiem czego wdarło mi się zakażenie. Ale na szczęście dzięki odpowiedniej dezynfekcji już później i opatrunkom i czułej opiece pielęgniarskiej udało się wybrnąć z tego wszystkiego. Niemniej, ponieważ moje ciało pierwszy raz doznało w życiu takiego urazu, ciężko mi było dojść do siebie potem fizycznie. To wszystko było takim dla mnie zaskoczeniem, że ja jadę sobie na wakacje, a potem okazuje się, że po tych wakacjach nie jestem absolutnie zdolna do pracy. Jako że prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i wówczas skupiałam się na prowadzeniu redakcji językowych, no to klienci nie byli zadowoleni z tego stanu rzeczy, że ja pracuję wolniej. No ale wiecie, nie mogłam zrezygnować z pracy zupełnie, ponieważ nie miałabym się za co utrzymać. I tutaj powstał taki konflikt, że ZUS jest do opłacenia całkiem niemały. Ja nie mam nowych klientów, bo nie jestem w stanie ich pozyskiwać, nie jestem w stanie za bardzo działać. Nie mogę się skupić, absolutnie mój umysł nie współpracuje z ciałem. Jestem cały czas w procesie leczenia. Nie jestem też zadowolona z tego, jak wyglądam, bo wyobraźcie sobie, jak to jest stawać codziennie przed lustrem i nie poznawać własnej twarzy. Były to bardzo trudne doświadczenia dla mnie i wpływały na moją zdolność do zarabiania, do wykonywania codziennych czynności. Byłam bardzo osłabiona, szukałam różnej pomocy także u specjalistów. W ten sposób trafiłam do psychiatry i uzyskałam diagnozę na ADHD, która trwała w cudzysłowie 5 minut, ponieważ dostałam test do wypełnienia w domu i potem, kiedy go oddałam, bez większego wywiadu, tak naprawdę lekarka powiedziała mi, że tak, mam ADHD. Teraz już wiem, że nie powinna ona była dokonywać diagnozy, nie pytając mnie, czy nie jestem przypadkiem sytuacji kryzysowej lub znacznego osłabienia nastroju. No a wydaje mi się, że miałam wtedy całkiem spore PTSD. No ale nie doszliśmy do tego, bo lekarka o to nie zapytała. Więc czy było to udane badanie? Jako studentka psychologii odpowiadam z całą pewnością, iż nie, ponieważ diagnoza na ADHD trwa minimum 4 spotkania. Jest to diagnoza psychologiczna, potem można ją potwierdzić podczas kolejnych spotkań u psychiatry i to jest taka diagnoza już medyczna. Natomiast to, co zostało zrobione w tamtym gabinecie, oceniam jako niewłaściwe. Dostałam leki, niemniej one wcale mi nie pomagały na dłuższą metę. Miałam je sobie zażywać, kiedy będę miała problem ze skupieniem. Zauważyłam niestety bardzo szybko, że po nich serce nie bije mi właściwie i odstawiłam te leki, ponieważ bałam się, że coś mi zrobią szkodliwego, a też nie czułam się po nich najlepiej, tylko tak jakbym wypiła 10 kaw i w zasadzie to pomagało mi się skupić. Ale ponieważ cała byłam rozdygotana, to ten efekt nie był wystarczający, żebym mogła dokonać takich trudnych czynności, jaką jest redakcja książki, na zadowalającym mnie i klientów poziomie. Będąc w takim stanie, kiedy ciężko mi było wstać z łóżka i się ogarnąć, wziąć prysznic czy zrobić kawę, bo ja to odczuwałam tak, jakbym szła do łazienki obładowana 50-kilogramowym obciążeniem. Wszystko było obolałe, bolała mnie dusza i bolało mnie ciało. Kiedy ktoś czegoś nie doświadczył, ciężko jest mu pomóc innej osobie.
I tak jak na przykład zwierzałam się bliskim z mojego problemu, tak słyszałam tylko, że no poczekaj, będzie dobrze, musisz dojść do siebie. Ale to nie było rozwiązanie, na które liczyłam, no nie pomagało mi coś takiego. I padłam na łóżko i przeżyłam 3 okropne dni, kiedy nie mogłam nic zrobić, poza myśleniem o tym, jak bardzo powinnam coś zrobić, a nie mogę tego zrobić. Męczyłam się okropnie. Te myśli były dewastujące. Zastanawiałam się, skąd w ogóle bierze się we mnie ta niemoc. Ale nie mogłam nic wymyślić. I te wszystkie myśli były bardzo bolesne. Mówiły mi, że jestem beznadziejna, że jestem uszkodzona, że nie wiem, jak sobie pomóc, nie wiem, jak się wyrazić, nikt mi więc nie pomoże, zginę marnie. Żeby uwolnić się od tych myśli, zaczęłam oglądać ciurkiem seriale, binge watching na Netflixie, objadanie się, było coraz gorzej. Aż w końcu jakaś taka myśl zaświtała mi, nowa, w głowie, że tylko się ze mnie teraz nie śmiejcie, ale faktycznie gdzieś tam pojawił się taki głos, że Emilia, ale ty jesteś za mądra, żeby przeżywać takie stany. Pomogłaś tylu ludziom w życiu, z tylu problemów się wykaraskałaś i teraz co? To, że nie możesz komuś odpisać na maila, to naprawdę ma ciebie tak rozwalać? Dlaczego ty w ogóle nie możesz odpisać na tego maila? Pomyśl o tej drugiej osobie, pomyśl o tym, że od 3 dni twoja klientka nie miała z tobą kontaktu i może się martwi o swój proces, obiecałaś jej coś, czy takim naprawdę chcesz być człowiekiem niedotrzymującym słowa? Czy taką siebie budowałaś przez ostatnie lata? No nie. Więc postanowiłam mocno, że oficjalnie wypisuję się z tego stanu, mam go już po dziurki w nosie, to nie jestem ja. Trzeba zrobić coś, żeby sobie pomóc. Moim największym problemem było jednak to, że nie umiałam nazwać mojego problemu. Nie wiedziałam, co mi dolega. Totalnie. Ale zaczęłam ze sobą rozmawiać. Wreszcie. Skomunikowałam się ze sobą. Zaczęłam analizować sytuację, w jakiej się znalazłam, trochę będąc poza sobą. Wyszłam poza te myśli. Myślę, wiem, że pomogła mi w tym medytacja, w tym uzyskiwaniu innej perspektywy. I gdyby nie ona, ani nie dałabym sobie rady w szpitalu zachowywać się tak spokojnie przez ten cały czas, kiedy byłam torturowana igłą i nićmi. Chociaż dużo gorsze było ściąganie szwów na żywca, to było strasznie bolesne. Przypomniałam sobie, że stany, w jakich się znalazłam, nie są dla mnie pierwszyzną. Kiedyś miałam podobny problem, kiedy coś było niezależne ode mnie. Pracowałam wtedy na etacie. Osoby, z którymi współpracowałam, wydawały mi sprzeczne komunikaty. Jedna osoba prosiła mnie o coś, druga osoba prosiła mnie o coś i totalnie nie wiedziałam, kogo posłuchać. Nie miałam żadnego panowania nad sytuacją, a wiedziałam, że muszę wybrać opcję numer 3, że obie osoby znajdujące się nade mną w stanie władzy źle mi radzą i nie znają się na tym projekcie tak dobrze jak ja. Natomiast ten ich wpływ sprawił, że ja się stałam bardzo zahamowana. Wybierały na mnie ogromną presję i wpadłam w stan podwładności. No teraz wiem, jak to ładnie nazwać, dzięki studiom psychologicznym, ale wtedy powstała we mnie blokada. I byłam tak zestresowana, że nie mogłam nic robić. Podobnie jak w tym przypadku, kiedy miałam redagować książkę, ale nie mogłam, bo organizm i umysł odmówiły mi współpracy i stwierdziły, że to będzie dla mnie za ciężkie. Więc te wszystkie sytuacje były naznaczone zdenerwowaniem, totalnym obciążeniem mojego układu, który okazało się reaguje na stres nie w 2 sposoby, o których ja byłam uczona na etapie szkoły podstawowej, czyli walcz albo uciekaj, fight or flight, tylko także są 3 inne sposoby radzenia sobie ze stresem,
które organizm, ten układ współczulny wywołuje przez pobudzenie nadnerczy, które zalewają nas różnymi mieszankami hormonalnymi. No i akurat w moim przypadku organizm postanowił reagować na inny sposób. Kolejnymi reakcjami na stres są także uległość, czyli takie łaszenie się i sprawianie, by osoba, wobec której stajemy się podlegli, która jest takim naszym mentalnym uzurpatorem, żeby ona była zadowolona i w ten sposób, żebyśmy mieli taką nadzieję na ocalenie czy na różne fory. Jest też totalne odcięcie, czyli po prostu zemdlenie. Współczulny układ nerwowy nas odcina totalnie od świadomości i padamy ścięci z nóg. Natomiast mi wydarzyło się to, co dzieje się biednym oposom, gdy namierza ich drapieżnik. Oposy po prostu udają martwe. Okazało się, że faktycznie ja jestem zamrożona. Postanowiłam dalej ze sobą rozmawiać. Oczywiście ta wiedza przyszła do mnie z książek, bo mam taki już nawyk wypracowany z dzieciństwa, że jestem świadoma, iż mój problem na pewno przydarzył się już komuś innemu, wielu osobom, i jedna z tych osób rozpracowała ten problem i napisała to w książce. Wyczytałam także o teorii, nie tylko związanej z tym całym reagowaniem na stres, ale także z analizą transakcyjną. I zrozumiałam, że ta część we mnie, która jest najbardziej zestresowana, która się bardzo, bardzo boi, jest małym, bezbronnym dzieckiem, które po prostu nie chce czegoś robić, bo czuje się zbyt słabe, bo myśli sobie, że nie podoła jakiemuś projektowi, że znalazło się w potrzasku, że kto inny musi za nie decydować, bo ono czuje się zbyt słabe, nie ma mocy sprawczej. Tak jak działo się to w różnych innych moich doświadczeniach z przeszłości, na przykład w tej pracy na etacie. No i zaczęłam się cofać w ogóle, cofać dalej do pierwszego doświadczenia, które sprawiło, że zaczęłam wpadać w stan zamrożenia. I przypomniałam sobie, co to było i weszłam jeszcze raz w ten stan emocjonalny. Weszłam w ten stan, czyli po prostu siedziałam sobie na kanapie i rozpamiętywałam przeszłość, odtwarzając te wszystkie emocje, ale dokańczając je, bo wcześniej nie dano mi szansy tak naprawdę, jako małemu dziecku, odczuć pełni spektrum tej emocjonalności, tego całego smutku, tej całej złości. No bo nie wiem, czy u Was w domu tak było, ale u mnie niestety tak, że emocje były zamiatane pod dywan. Nie rozmawialiśmy z rodzicami na tematy emocjonalności. W związku z tym weszłam w taką młodą dorosłość z potężnym balastem. Oczywiście też z zasobami. A więc krok pierwszy. Zrozumiałam, co mi dolega. Krok drugi. Wróciłam do pierwszej takiej sytuacji, która sprawiła, że potem ten problem odtwarzałam w przyszłości. Dokończyłam emocje, które się we mnie nagromadziły podczas tego pierwszego razu. Pozwoliłam sobie popłakać, dać upust temu wszystkiemu, co się we mnie działo i co się działo we mnie przez wiele, 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 wiele lat. Poczułam wtedy, jak trochę się rozluźniam, trochę, bo wiedziałam, że jeszcze będę musiała to sobie powtarzać kilka razy, ale to trochę pozwoliło mi więcej energii skupić na sobie, a nie na tym, co kiedyś popracowało w mojej nieświadomości. Dzięki temu powiedziałam sobie, że Emilia, ale już nie jesteś małym dzieckiem. To się już wszystko wydarzyło, teraz masz 20 parę lat, ruszaj przed siebie. I uruchomiłam w sobie świadomego dorosłego, patrząc na siebie z boku. No bo gdyby takie małe dziecko mówiło, że nie dam rady, nie dam rady, no to co by zrobił taki odpowiedzialny dorosły, żeby się tym dzieckiem zająć? No prawdopodobnie doradziłby dziecku, żeby sobie zrobiło chwilę przerwy,
coś miłego sobie zafundowało, sprawiło sobie jakąś małą przyjemność, żeby się poczuć lepiej, a potem chwyciło byka za rogi. I ja się wyprowadziłam w tym momencie na spacer. Tak jak zawsze opowiada o tym Beata Pawlikowska, że chociaż nie miała siły, żeby iść, to siebie wyprowadzała. I w ten sposób wyprowadziła się nie tylko na spacer, ale wyprowadziła się także z stanu depresyjnego. Przypomniawszy sobie też i o tym właśnie, o przykładzie Beaty Pawlikowskiej, stwierdziłam, że to będzie jakiś pomysł, a czy dobry to się okaże, gdy wrócę z tego spaceru. No i szczęśliwie się okazało, że długi spacer, oddychanie świeżym powietrzem, powolne, uspokajanie się, świadome mówienie sobie hej, będzie dobrze do tego przestraszonego dziecka, iż wróciłam do mieszkania, otworzyłam laptopa, napisałam maila do mojej klientki, przeprosiłam, że 3 dni się nie odzywałam i potem spadło z mojego serca całe mnóstwo ciężkich kamieni, a potem oczywiście otrzymałam maila, który w ogóle nie pasował do wszystkich moich czarnych scenariuszy, które mi się kręciły w głowie, że autorka będzie zła. W ogóle mnie rozwaliło wtedy tak pozytywnie, że jaki człowiek, w jakim ja stanie po prostu musiałam być, żeby pisać katastroficzne scenariusze na temat tej współpracy, kiedy okazało się, że nie ma żadnej dramy, że ona jest tylko we mnie. Myślę, że po tym, co wtedy przeszłam, wykonałam bardzo, bardzo dużą pracę nad sobą i nad takim genialnym wręcz rozwiązaniem, które stanowi alternatywę dla tych wszystkich reakcji stresowych. Troszcz się i przyjaźnij. Akurat mój wypadek wydarzył się po rozstaniu z moim partnerem życiowym, więc nie miałam się za bardzo do kogo zwrócić, bo ta relacja sprawiła też, że oddaliłam się od moich przyjaciół, takich, których miałam przed związkiem. Natomiast po tym wypadku też stwierdziłam, tak się jakby przebudziłam do życia i zrozumiałam, że ja w trakcie tej relacji miałam niewłaściwe priorytety, bo na pierwszym miejscu stawiałam mojego chłopaka, a innym nie poświęcałam tyle czasu, także rodzinie. Więc miałam o to do siebie pretensje i postanowiłam to zmienić, bo tak naprawdę, kiedy zrobiłam sobie też taką listę, co sprawia mi najwięcej radości w życiu, no to czas spędzony właśnie z przyjaciółmi. Na robieniu różnych kreatywnych konceptów, rozmowach, wspólnym jedzeniu, oglądaniu filmów, po prostu na wartościowym spędzaniu czasu. Więc gdy tylko doszłam do siebie, to odbudowałam relacje z moimi przyjaciółmi i bardzo się cieszę, bo te nasze znajomości, tak naprawdę mam takie 2 przyjaciółki serdeczne, z którymi się przyjaźnię od kiedy skończyłam w zasadzie 6 lat. Więc cały czas, mimo różnych perypetii, mimo tego, że trochę się od siebie oddalałyśmy, no to potem zawsze się do siebie zbliżałyśmy i jest to najcenniejsza rzecz w życiu, która także jest jedną z najzdrowszych, ponieważ te wszystkie hormony, które są odpowiedzialne za stres, które się wyzwalają i powodują często te paraliżujące zwroty akcji, one zostają osłabione przez inny hormon, który się wydziela, kiedy jesteśmy blisko innych osób, kiedy się przytulamy, kiedy patrzymy sobie w oczy. Jest to oksytocyna, hormon szczęścia, znacznie obniżający dolegliwości bólowe również. Tutaj taka ciekawostka. Lekarze, ginekolodzy i położnicy używają naturalnej oksytocyny czasami w trakcie porodów, by osłabić dolegliwości bólowe, bo oksytocyna to jest bardzo dobry, naturalny znieczulacz. No i gdybym wtedy to wiedziała, to szybciej pewnie zwracałabym się o wsparcie do ludzi, byłabym bardziej otwarta, nie tak zafiksowana na jednej tylko osobie, ale na szerszej grupie wsparcia społecznego, bo to jest naturalne, że my chcemy być zaopiekowani, że my chcemy, żeby ktoś nam powiedział, że oj dziecko, no stała ci się krzywda, ale jestem tu z tobą i pomogę ci przez to przejść.
Niestety nie miałam wcześniej takiej świadomości, jak wielką moc sprawczą ma silna grupa wsparcia. Ale teraz już to wiem i chciałabym przekazać tutaj taki komunikat i sobie to powiedzieć jeszcze raz, żeby to sobie zakodować i Wam też, żebyście wiedzieli, że jeżeli macie jakikolwiek problem, no to zwracajcie się z nim do innych osób, bo czy to może być niemożność zrobienia czegoś, czy jakakolwiek inna choroba, kryzys, to ważne jest, by inni o tym wiedzieli, bo nawet jeżeli oni nie mogą nam pomóc, to może znają inne osoby, które akurat pomocne będą. Pamiętam, że kiedyś też mój bardzo bliski kolega powiedział mi o swoich myślach samobójczych. Przez chwilę zastanawiałam się, czy przypadkiem go nie skrzyczeć, ale nie zrobiłam tego. Nie zrobiłam tego, bo pomyślałam sobie, że przecież osoba w takiej sytuacji nie potrzebuje krzyku, tylko potrzebuje właśnie wsparcia i posiedzenia ze sobą razem. Więc jak wiele odwagi w ogóle i siły od niego wymagało to, żeby mi wyznać coś takiego. I raczej poczułam się taka pełna podziwu dla tej osoby, pamiętając też o tych moich depresyjnych stanach, że ja nie byłam w stanie nikomu się z nich zwierzyć, po prostu nie miałam na to energii, nie miałam zasobów. No i podziękowałam tej osobie za to, że mi to powiedziała i postanowiłam jej pomóc, bo ta osoba już nie miała zasobów na szukanie tej pomocy, ale zaoferowałam, że znajdę dobrego specjalistę i że będę z tą osobą i wszystko na pewno się ułoży. I sama ta propozycja już tak wiele tej osobie dała, że te myśli ustąpiły, że te destrukcyjne rozmyślania po prostu na jakiś dłuższy czas się już nie pojawiały. Nie pojawiałem do tej pory, cały czas się pilnuję też, żeby teraz mieć na tyle zasobów, by nie tylko zaspokajać na bieżąco moje potrzeby i skupiać się na moim zdrowiu psychicznym oraz fizycznym, bardziej na siebie uważam, ale też dlatego, żeby właśnie pomagać innym osobom, żeby mojej energii starczało nie tylko na pracę i utrzymywanie się, ale też jeszcze, żebym nie było dla innych osób też troszkę, żebym i im w razie czego, w razie jakiegoś kryzysu mogła pomóc. I staram się bardzo. Nie jest to łatwe w czasie, kiedy rynek jest niepewny, kiedy zmienia się sytuacja na świecie. Im więcej jakby skupiamy się, żeby dobrze jeść, żeby odpowiednią liczbę godzin spać, żeby unikać w życiu dram, bo i tak mamy dużo stresu i dodatkowe takie sytuacje są nam po prostu niepotrzebne, no to taka przestrzeń i takie zasoby po prostu mamy. Najważniejsze jest w tym wszystkim takie dobre środowisko, więc też jeżeli uważamy, że nasze osoby dookoła nie są zbyt wspierające, na przykład mówią nam cały czas, ale ty wcale nie masz ADHD, albo no będzie dobrze, tylko poczekaj, albo na przykład jeszcze nam powiedzą, no dobra, ale ty zawsze miałaś problemy ze skupieniem się, nie rób takiej dramy. Lub też, co gorsze, mogą nam powiedzieć, no dobra, ale ty tam zawsze miałaś takie ponure rozmyślania i od kiedy cię znam, to się zastanawiałaś, czy nie skoczyć z 10. piętra, więc pff. No nie, no jeżeli już ktoś nam mówi takie rzeczy, to jest to znak, że potrzebuje pomocy. Więc osoby, które to bagatelizują, są niewrażliwe. Albo też nie mają odpowiednich zasobów, żeby nam pomóc. Jest to ogólnie przykre, bo mało kto ma takie zasoby. Ale dążę do tego, że dobre relacje są wspaniałym źródłem wsparcia. Możemy dawać i otrzymywać. I to sprawi, że będziemy zdrowsi. Więc jeszcze tak reasumując to wszystko. Po pierwsze, znalezienie nazwy dla naszego problemu, na przykład z literatury, na przykład z konsultacji ze specjalistą. Po drugie,
zejście do źródła problemu, przypomnienie sobie o tym, kiedy on pojawił się pierwszy raz, kiedy my się nauczyliśmy działać w taki, a nie inny sposób, dokładne wyobrażenie sobie tamtej sytuacji, przepracowanie emocji z tej przestrzeni życiowej, dożycie emocji do końca, żeby one już się nie odtwarzały. No i trzy, wsparcie społeczne. To był mój sposób na odblokowanie się i powiem Wam tak. Od tego czasu, od tamtego kryzysu nie mam już takiej blokady, że nie mogę czegoś robić. Są rzeczy mniej lub bardziej przyjemne w mojej pracy, ale już te mniej przyjemne wykonuję bez bólu. Robię je szybko, po prostu, żeby za dużo o nich nie myśleć. Biorę je na sam początek mojej długiej listy wykonywanych obowiązków, bo jestem osobą dorosłą. Już nie jestem tym biednym, straumatyzowanym dzieckiem, które tak bardzo nie chce znaleźć się znowu w stanie bezsilności, tylko jestem dorosłym, jestem sprawczym człowiekiem, który ma wpływ na własne życie i podejmowanie dobrych decyzji. W związku z czym bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego filmu, który trwał dłużej niż myślałam. Proszę Was o udostępnienie go osobom, które być może potrzebują usłyszeć słów wsparcia. I zachęcam do oglądania kolejnych odcinków na moim kanale. Bardzo serdecznie Wam dziękuję.